pojawili się nowi gracze po stronie Karabachu. Jest dużo więcej gry jeden na jednego. Jakieś kompletnie absurdalny scenariusz mają te ostatnie minuty tego meczu. Przed chwilą była świetna zaliczka. Było 2-0, jest 2-2. Ograny jest Farnas i Dzidża tak naprawdę trafiony klatką piersiową. Dzidża trafiony, ręce szeroko rozstawione, bramka klatką piersiową. No dziwny przebieg, ale Farnas, jeśli jego udział przy pierwszej bramce, no można gdzieś tam rozłożyć na procenty, no to tutaj dał się ograć, tak jak Mustafa Zada przy pierwszej bramce samobójczej, przy tej sprokurowanej przez Marcina Cebulę.